tradycji stało się zadość. W sobotę 26 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy odbyły się Sudeckie Okręgowe Dni Działkowca. Coroczne święto sudeckich działkowców przyciągnęło całe rodziny. Otwarcie uroczystości wraz z powitaniem działkowców i ich rodzin oraz przybyłych gości dokonał prezes Okręgowego Związku Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców Henryk Malik. Szanowni Państwo, Polski Związek Działkowców, Zarząd Okręgowy Sudecki działa na bardzo dużym obszarze województwa dolnośląskiego. Mamy prawie 140 ogrodów w całym Okręgu Sudeckim. Działamy w powiecie ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, właśnie tu jesteśmy, wałbrzyskim, w powiecie kamiennogórskim, jeleniogórskim, a mamy nawet jeden ogród w województwie opolskim w Paczkowie. Proszę Państwa, jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy wielką rzeszą ludzi, których zainteresowania są właśnie ukierunkowane w uprawianiu swojej działki. To są ludzie, którzy od wielu, wielu lat, proszę Państwa, są miłośnikami przyrody i uwielbiają obcować z tą przyrodą. Swoją obecnością święto sudeckich działkowców zaszczycili prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, przewodniczący Rady Miasta Świdnica Jan Dzięcielski, działacze związkowi oraz parlamentarzyści ziemi wałbrzysko-świdnickiej Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Teresa Świło, Anna Zalewska i Robert Jagła. Przybyłych na uroczystość gości witało hasło w jedności siła. Ale to hasło chyba odzwierciedla sytuację, w jakiej w ostatnich latach byli działkowcy. Były próby, nie chciałam powiedzieć zrobienia krzywdy działkowcom, bo nikt im na pewno krzywdy nie chciał zrobić, ale były takie zakusy, żeby pewne przepisy wprowadzić, które na pewno się działkowcom nie podobało i słusznie. Ja byłam przeciwna tym próbom i od już bardzo długiego czasu współpracuję z działkowcami, obiecuję im pomoc i im pomagam. No a dzisiejsze święto to jest po prostu, są takie dożynki działkowców, święto działkowców. Ja mieszkam między działkami i nie wyobrażam sobie, żeby działek nie było, nie było działkowców. Znakomitą większość działkowców znam, bo przechodzą koło moich okien, bo rozmawiają, bo dzielą się zarówno tym, co jest ważne w życiu działkowca, ale także tym, co jest ważne w ich życiu, ich życiem codziennym. Bardzo dobrze, że są działki, że ludzie w ten sposób sobie spędzają czas wolny, że lubią swoje działki, że te działki są takim ich trochę letnim domem, takim azylem. Bardzo się z tego cieszę. Uważam, że działki, działkowcy tak się wbili w nasze życie, tradycję, w naszą codzienność, w naszą tradycję, że bez działkowców sobie nie wyobrażam. Pan prezes, rozpoczynając uroczystość, o tym wspomina. Prezes mówi o wieloletniej walce pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Były poważne zakusy na to, że po prostu ogródków działkowych nie było, tych w centrach miast. Uczestniczyłam i byłam z nimi od początku, poprawki negocjowałam razem ze swoimi koleżankami i kolegami. Udało się, jednocześnie wspierałam ich we wszystkich protestach, kiedy samo rządowcy chcieli zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego, by tam właśnie zamiast ogródków działkowych stawały domy i wieżowce. W związku z tym cieszę się, że jestem z tą grupą, że mogę podsumowywać okres 4 lat, życzyć im tego, żeby ich aktywność była dalej taka sama, ale żeby była kierowana zupełnie gdzie indziej. Nie o, czy kierowana na walkę o zabezpieczenie tego, co mają. I
składam jednoznaczne deklaracje. Jestem z nimi w następnej kadencji. Pani poseł, ale my tutaj dzisiaj widzimy posłów, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że ogródki działkowe są im bardzo bliskie i ta cała idea działkowców. Koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej i PSL-u liczą na krótkotrwałą pamięć działkowców, ale to jest grupa, która zbyt dużo wysiłku włożyła w ratowanie swoich działek. Ona pamięta. Ogrody działkowe to zielone płuca miasta i to jest najważniejsze. I z tego miejsca chciałbym pogratulować wszystkim działkowcom właśnie tego, że potrafią się zjednoczyć, potrafią razem świętować takie chwile jak dzisiaj i również to jest ekologia. Również w centrum miasta, gdzie mają swoje ogrody, hodują, uprawiają warzywa, które po prostu są ekologiczne i to jest najważniejsze. A ja mam z tym dużo, jestem bardzo mocno z tym związany. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu działkowcom życzę z okazji dzisiejszego święta. Do życzeń składanych tego dnia działkowcom ciepłe słowa dołączył również radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Dyduch, który podkreślał, że ogródki działkowe to już nie jest domena tylko osób starszych. Coraz więcej młodych ludzi chce uprawiać warzywa, owoce na działkach i to jest bardzo dobre zjawisko, bo tak się właśnie utożsamiało ogródki działkowe tylko ze starszymi ludźmi. Ale to jest jeden taki zasadniczy plus, że te ogródki mają przyszłość. Po drugie trzeba podkreślić, że na zachodzie, w krajach bardzo rozwiniętych, ogródki działkowe są bardzo poważnie traktowane jako wypoczynek dla osób, jako rekreacja, ale również jako ochrona środowiska. Właśnie w tych wielkich miastach, tak samo jak i w Polsce, ogródki działkowe są enklawą zieleni i trzeba to szanować. Wielu ludzi chce likwidować ogródki dla budownictwa, dla innych tego typu kwestii, a tak naprawdę to właśnie jest park w dużym mieście, jest ogródek działkowy, ludzie tam wypoczywają. W dzisiejszych czasach stresu, gdzie wszyscy się stresują, wypoczynek odgrywa relaks, odgrywa potężną rolę zdrowotną również, czyli ochrona środowiska, zdrowotność i jeszcze przy okazji mamy płody rolne zdrowe, które są w cenie dzisiaj i wiemy o tym, że ta ekologia jest nam bardzo potrzebna. W samorządzie wojewódzkim pan pracuje w Komisji Ochrony Środowiska, stąd pana obecność tutaj dzisiaj. To jest moja obecność, ale też jako radnego, jestem jedynym dzisiaj radnym wojewódzkim na uroczystości, ale planujemy z zarządem ogródków działkowych wojewódzkim, w tej chwili sudeckim, stworzyć program edukacyjny dla młodzieży od wiosny do jesieni na ogrodach działkowych. Chcielibyśmy młodzież uczyć właśnie zasiewów, chcielibyśmy uczyć pielęgnacji, chcielibyśmy uczyć później konsumpcji tych płodów rolnych, ale też ta ekologia ma polegać na tym, że na ogrodach działkowych jest bardzo dużo na przykład ptaków rzadkiego gatunku, bo one mają tam żywność, tak? Jest wiele ciekawych takich elementów, jest też cała biologia, tak? To wszystko tam się odbywa i dla tych młodych ludzi zajęcia z tego tytułu to jest naprawdę edukacja. I chcemy razem ze środków unijnych stworzyć taki program edukacyjny dla młodych ludzi w różnych szkołach na terenie województwa byłego wałbrzyskiego i jeleniogórskiego i myślę, że to nam się uda. To będzie bardzo ważna edukacja ekologiczna dla tych młodych ludzi. To jest tak wielkie przywiązanie do tego małego kawałka ziemi, że ktoś, kto tego chciałby nie uszanować, no to z góry z góry właśnie tak jak to stworzenie, ale ono jest wygrane, natomiast ktoś, kto się zamachnąłby na działki, to z góry jest to przegrana sprawa. Wiem, bo mój tato dzisiaj 95 lat działkowiec, znaczy najpierw rolnik, bo wychowany na wiosce w Kieleckim, no a później kolejne działki i cały czas pasja, cały czas troska. No to normalnie taka, mówimy o małych ojczyznach, a to jest taka mini ojczyzna, że serce tam zostaje. W związku z tym na pewno trzeba o tych tematach rozmawiać z wielkim szacunkiem, bo myślę, że to też specyfika. Obchodzimy dożynki działkowców w mieście, nie? Ale myślę, że tak jest, że jest to część tego pokolenia, które
które było na roli wychowane, a na pewno to pomaga w mieście bardziej rozumieć problemy rolników. Bo jak sąsiedzi o skutkach suszy na działce opowiadają, to wtedy jak słyszymy w telewizji o skutkach suszy w wymiarze właśnie polskiego rolnictwa, to łatwiej to zrozumieć, jak serce boli, jakie to są problemy. I sądzę, że to jest też taka ogromna rola wychowawcza dla młodego pokolenia, właśnie dla tych, co żyją tym rytmem miejskim i problemami miejskimi. Dlatego takie wydarzenie jak dzisiejsze w środku miasta, dożynki działkowców, to jest coś pięknego, a widać, że ci ludzie się znają, jak się spotykają, ile jest serdeczności, ile jeszcze wymiany doświadczeń tych jesiennych, także to jest rzeczywiście coś bardzo ważnego. Szczególne wyrazy uznania dla tradycji ogrodnictwa działkowego w miastach i dla pracy działkowców wyraziła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Ogrody działkowe to taka enklawa, szczególnie dla osób starszych, stąd staramy się te enklawy chronić, interweniować wtedy, kiedy jest to potrzebne, a w tym roku też kilka ogrodów działkowych objęliśmy remontami, pomagając w naprawie infrastruktury drogowej, żeby działkowcom było tam lepiej, łatwiej, bardziej komfortowo dojechać. Ja uważam, że ogrody działkowe są taką rzeczą, którą trzeba chronić, bo to jest nasza oaza zieleni, ale to jest także miejsce do spędzania wolnego czasu. Nie mówiąc już o tym, że zawsze jest to jakiś dodatkowy wkład w gospodarstwo domowe, bo nie ma nic lepszego niż własne owoce czy warzywa. Ale Adam Markiewicz mówił, że tak niekoniecznie właśnie, bo drogo. To zależy, jak to podchodzi do tych upraw. Jeśli ktoś ma swoje uprawy robione w sposób już prawie profesjonalny, to myślę, że może to być znaczny wkład w domowe potrawy, w domowe przetwory przede wszystkim. Prezydent Świdnicy wspomniała także o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Wzmożone patrole Straży Miejskiej na pewno są takim pozytywem. Zastanawiamy się, dzisiaj tu nam towarzyszy taki piękny biały koń. Rozmawiałam z jego właścicielką, która jest strażniczką w Straży Miejskiej i być może wprowadzimy właśnie patrol konny na działkach, który porusza się szybciej, dojedzie we wszystkie miejsca i to skuteczniej pozwoli nam ochronić ogrody. Natomiast niestety wobec kradzieży nocnych jesteśmy bezradni, bo wiadomo, że wówczas patrol straży nie dojedzie do najdalszych zakątków. Cóż mogę poradzić? No dobre płoty i pilnować swoich plonów. Myślę, że policja też swoją pracę, jeżeli jest wzywana, wykonuje właściwie, no ale od wiek wieków kradzieże z ogrodów były niestety udręką tych, którzy hodują i do końca na pewno z tym problemem sobie nie poradzimy. Imprezie towarzyszyły stoiska z plonami z działek i z przetworami. Wśród wystawców obecny był również Czesław Rosa, hodowca gołębi z ogródków działkowych Irys. To są gołębie ozdobne, mam ich chyba ze 17 raz i na przykład ten czerwony to jest King, ten czarny to jest King, ten jest Strafer, to jest największy, białe pawiki, garłacze, są zakonniki gołębie się nazywają, murzyny, strafery, no jest dużo odmian. Hoduję ich około 60, co sprawia mi dużą przyjemność. Co dzień jestem praktycznie na działce, bo jestem na emeryturze i także przychodzą dzieci, bo blisko drogi. Kiedyś mieliśmy pokaz tam ta pani na koniu i moje gołębie, znaczy w gołębniku dzieci ze szkoły były, narobiły sobie zdjęć i były bardzo szczęśliwe. Panie Czesławie, pan hoduje te gołębie w Świdnicy. Tak, w Świdnicy w ogrodzie Irys. Aha, w ogrodzie Irys. Dobrze, czy to właśnie ten sam ogród, po którym spaceruje? Tak, sarna. A ja chciałabym zapytać o to, czy inni działkowcy, inni użytkownicy tych ogrodów działkowych nie narzekają na to, że gołębie im na przykład coś tam wydziobują, wyjadają? Nie, bo ja mam tak zwaną wojlerę, że one są zamknięte w wojlerze, a jak je puszczam, to jestem i one są przyzwyczajone przebywać tylko na mojej działce. To są gołębie, że nie tak jak pocztowe, że daleko latają, tylko po prostu chodzą koło mnie i ja ich tam dokarmiam i także mam wielką frajdę. No. To trudna hodowla? Proszę? Czy trudna? No dosyć. Potrzeba pilnować
żeby parowały się w swoich gatunkach. Bo po prostu jak nieraz tam nie chcę narzekać na koty czy coś, jakiś zginie, to się łączą w pary nie z tej rasy. No to trzeba pilnować, żeby parowały się z jednej rasy. No. A często chorują? Proszę? Czasami chorują, ale stosuję tam, mam takie leki specjalne, bo mam kuzyna, co ma hodowlę gołębi pocztowych, ma ponad 300 sztuk. No i dał mi tam recepturę na ten, wykupiłem leki, daję im leki, także ten, no. To piękna pasja, w naszym regionie jest trochę hodowców gołębi. Jest, dużo hodowców, jest, dużo hodowców. Jednego, co się obawiam, żeby na dwóch nogach nie przyszli w nocy i nie ten. I nie zabrali, no, ludzie. Zdarzają się kradzieże? Na działkach tak, ale jakoś odstukać gołębi już piąty rok chowam i jeszcze nie miałem włamań. Straż Miejską trzeba poprosić o to, żeby częściej tam zaglądała. Przyjeżdża Straż Miejska i tego, no ale to jest skomplikowana sprawa, bo dlatego, że na przykład jest dwóch panów i jeden idzie, jak to mówią, szabruje, a drugi stoi przed bramą z komórką i mówi, ty uważaj, bo jadą. I tamten się chowa i wtedy nie tego. Oni więcej po prostu szkody robią, bo wybiją szybę, tam poniszczą sprzęt, bo tam co tam można ukraść na działce, nie? No także, że tego. No ludzie mają telewizory, tego, żeby tam nieraz posiedzieć dla rekreacji, ale te. A to droga pasja jest? Czy takie gołębie są drogie? Nie, a gołębie tak, gołębie zależy jaka rasa, są różne ceny. Ale ziarno trzeba kupować, kukurydzę, pszenicę, jęczmień, rzepak. No także, że trzeba im dawać różne, bo tak byśmy codziennie jedli schabowego, to też by nam nie smakował. A taki czerwony king na przykład ile kosztuje? To zależy, wie pani, z jakiej hodowli, ale tak gdzieś od 50 do 100 zł jeden. No. A te czerwony to jest strafer, no to one ponad 200 zł para. No. Ale są i gołębie po 500, po 1000, zależy z jakiej hodowli. No, także tego, że po prostu, no jest pasja. Większość działek jest takich rekreacyjno-uprawnych. Uprawiamy warzywa, owoce, jak również wypoczywamy. Urządzamy grille, spotykamy się ze znajomymi. Także właściwie w każdy weekend jest bardzo dużo ludzi, rodziny, przede wszystkim rodziny, bo tak to człowiek nie ma czasu. Ale w taki wolny czas, zamiast w domu, to spotykamy się na świeżym powietrzu i tak spędzamy czas. Ale działka to nie tylko przyjemność, to także ciężka praca. No, trzeba działkę na przykład skopać jesienią. Zgadza się, ale to wszystko przekłada się potem przyjemność. Dla zdrowia, nabrania kondycji, siły, prawda? No i przyjemność przy tym jednak jest, bo po tej pracy widać efekty, jeżeli się zasieje, zbierze, urośnie cokolwiek i wtedy mamy radość wszyscy. Ale w tym roku tej radości było jakby trochę mniej, bo tutaj słyszę o tym, że i sarny przyszły i zjadły i susza straszna. Tak, ale jakoś człowiek sobie daje radę, bo mogliśmy podlewać przez jakiś okres czasu, taki ten początkowy suszy. Wtedy, kiedy ta wegetacja roślin była taka i ta woda była potrzebna. No i co, teraz już zbieramy owoce, także nie jest źle, nie jest źle. Ale z tą sarenką to też nie jest tak źle, bo to jest taki mini zoo, mamy jedną, wszyscy jesteśmy w stanie ją wykarmić. Także jakby jeszcze jedna się znalazła, nie ma problemu. Co to znaczy, że macie jedną, no, hodujecie tam? Jedna środka się u nas tak gdzieś domowiła, no i to zostało z nami. Tak? I mieszka z wami na tej działce? Mieszka. Tak, odwiedza mieszka. Działki, no tu skubnie, tam skubnie. No. Ale to nie tragedia, naprawdę. No. Większy problem był, jak była susza i tu szkody o wiele większe, bo przede wszystkim drzewa najbardziej ucierpiały, bo te nie miały dostatecznej ilości. Na naszego ogrodu zostało utworzone dodatkowe pole, gdzie możemy 15 działkowiczów bardzo chętnie przyjąć do naszego związku, także zapraszamy chętnych, którzy by chcieli równie przyjemnie spędzić czas i... No i... Czyli 15 chętnych działkowiczów. Działek, które
czekają na zagospodarowanie, tak. Na właściciela. No, ale ja słyszałam, rozmawiając z panem Adamem Markiewiczem, byłym prezydentem, byłym posłem, który powiedział mi, że z punktu widzenia ekonomicznego to uprawianie działki wcale nie jest jakby żadną wartością dodaną. To zależy, jak to rozumieć, bo to nie można przeliczać na pieniążki. To się właściwie przelicza na czas ten spędzony z rodziną i na przyjemność, którą sprawia uprawiania, bo to trzeba lubić, to nie można się zmusić. Ale nam póki co sprawia przyjemność, dlatego jesteśmy. No, przyznam szczerze, że jestem odmiennego zdania, jako że z jednego ara można tak duży zysk, tyle owoców zebrać, jarzyn, że rodzina czteroosobowa bez mała nie jest w stanie tego przetrawić. U mnie pozostało i żona już ma dosyć robienia soków jeżyn, malin i naprawdę kto ma jabłonie, nie jest w stanie z tej jabłoni zjeść tych jabłek, bo to są nie dziesiątki, a i setki kilogramów. Także wbrew temu, co by się wydawało, gdyby to tak przeliczył na pieniążki, to naprawdę zysk pozostaje i tak. A ja bym chciała zapytać o to, jak samorządowcy podchodzą do waszych działek. Czy samorządowcy rozumieją waszą pasję? Czy pomagają wam? Czy jak to w ogóle funkcjonuje? Pomagają nam tym, że robią te drogi dojazdowe, bo mieliśmy problem. Wsparli nas tak w dojazdach do działki. To, co mówiła pani prezydent, że robiona jest droga na ulicy Sikorskiego i przy okazji nam nasza podmiejska dojazdowa do naszej działki. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, że będziemy mieli fajną tą drogę. A poprzednie władze? Starały się, ale... No zostało to, co zostało, jak widać, czyli trzeba ukończyć pewne etapy, ale nie możemy powiedzieć, że było źle, dlatego że na corocznych spotkaniach Dnia Działkowca zapraszamy zawsze władze miasta, prezydenta. I uczestniczyli w tych spotkaniach. Uczestniczyli, no i jeżeli żeśmy mieli jakieś problemy, no to... też się starali pomóc, bo to nie jest tak, że nie, bo starali się nam pomóc również. Nie jesteśmy osamotnieni, także możemy liczyć na działanie. Prawda, władz miejskich. Działkę posiadam od 82 roku. Z tym, że od 82 roku uprawiała działkę moja mama do 90 roku życia. No i później już nie mogła uprawiać, więc ja musiałem spełnić obowiązki, tą działkę uprawiać, żeby no nie pokazać, że przedtem była dobrze uprawiana, a później odłogiem leży. Więc uprawiam ją. Jest to duża przyjemność, zwłaszcza jeżeli się uczestniczy w polityce, gdzie bez przerwy są no, jakiś stres, gdzie bez przerwy jest złośliwość, jakieś no, podjazdy, podgryzania. Natomiast na działkę się przychodzi, na wiosnę się sieje, jak to pięknie wszystko wschodzi, patrzy się, tak człowiek nabiera otuchy, że świat się rodzi, człowiek jest całkiem inny. Oczywiście najpiękniejszą na działce jest wiosna, no później już przychodzą zbiory, no to już jest trochę smutniej, bo to jest jesień, zima się zbliża, ale naprawdę każdemu zalecam, że to jest piękna praca na działce, piękne hobby, które no jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, na pewno to nie jest żaden zysk, ale człowiek może dobrze wypocząć. Podczas uroczystości prezes Okręgowego Związku Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców i prezydent Świdnicy wręczyli odznaczenia związkowe zasłużonym działaczom oraz wręczyli upominki i podziękowania ufundowane przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców byłym długoletnim prezesom rodzinnych ogródków działkowych. Podziękowania i nagrody ufundowało również Prezydium Okręgu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju. Podczas uroczystości ogłoszono konkurs na najładniejszy kosz owocowo-warzywno-kwiatowy. Po części oficjalnej rozpoczęła się barwna część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się m.in. zespoły ludowe. Na dobry początek i prezes Zespół Tańca Narodowego i Estradowego Krąg, laureat m.in. festiwali na Krymie i w Moskwie.